wśród pań zamieszkujących gminę Siechnice na dystansie 5 km. Miejsce trzecie. Pani Karolina Kobos. Wielkie brawa! Mam nadzieję, że pani Karolina jest z nami. Pani Karolina Kobos, miejsce trzecie. Miejsce drugie. Pani Julita Chwałek. A najszybsza okazała się pani Agnieszka Wiśniewska. Wielkie brawa dla najszybszych mieszkanek gminy Siechnice. Nagrody wręcza prezes Stowarzyszenia Pro Am Wrocław, pan Jacek Jaskowiak, już delikatnie zmęczony na rowerze, zamykał dzisiaj bieg od rana, również w pełnej gotowości, aby przygotować trasę. Także gratulujemy bardzo serdecznie najszybsze mieszkanki gminy Siechnice podczas 8. biegu Siechnica. Gratulujemy. Miejsce trzecie. Michał Kotłowski. Miejsce drugie. Łukasz Rojkowski. A najszybszy okazał się pan Dominik Bułk. Wielkie brawa. Jeszcze raz gratulujemy bardzo serdecznie panom. Przed nami ostatnia kategoria, jeśli chodzi o bieg na dystansie 5 km. Kategoria oczywiście Open. Rozpoczniemy od tej... Jeszcze czas dla fotoreporteru, bardzo proszę. Zaczniemy oczywiście od tej ładniejszej strony biegania, czyli od pań. Szanowni Państwo, pierwsza trójka pań podczas 8. biegu w Siechnicach organizowanego przez gminę Siechnice i Stowarzyszenie Pro Am Wrocław. 5 km kobiet. Miejsce trzecie. Justyna Szeglowska. Miejsce drugie. Agnieszka Osmolak. I pani Agnieszka Wiśniewska na miejscu pierwszym. Kategoria Open. Pani, gratulujemy. Jeszcze raz przypominam, Justyna Szeglowska, pani Agnieszka Osmolak i pani Agnieszka Wiśniewska. Jeszcze raz na podium, wielkie brawa. Pani wprowadzała drugie i trzecie miejsce, jeszcze tutaj z nami nie widać. Wśród panów, miejsce trzecie. Adam Wieczorkiewicz, miejsce drugie. Sebastian Tubek i miejsce pierwsze, Dominik Bułk. Nagrody ufundowane przez markę Vero, markę Decathlon oraz Reactive. Najszybsza trójka panów na dystansie 5 km przed Państwem. Gratulujemy bardzo serdecznie. Wielkie, wielkie brawa. Przechodzimy sobie teraz, Szanowni Państwo, a mógłbym dzisiaj powiedzieć, że oczywiście przebiegamy do kolejnej kategorii. Dystans dwukrotnie dłuższy, dystans 10 km. Rozpoczniemy znowu od najszybszej mieszkanki gminy Siechnice, zaczynając oczywiście od miejsca trzeciego. A na miejscu trzecim uplasowała się pani Donata Więckowicz. Wielkie brawa! Miejsce drugie, pani Agnieszka Hauer. A najszybsza okazała się rodowita siechniczanka Violetta Pawlos. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo serdecznie paniom. Kolejna kategoria,
oczywiście klasyfikacja panów. Wśród trójki najlepszych, zaczynając od najniższego stopnia podium, mieszkaniec gminy Siechnica. Miejsce trzecie, dystans 10 km. Tomasz Głowacki. Miejsce drugie, Paweł Zawadzki. Miejsce pierwsze, Marcin Haber. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Kategoria Proam Wrocław, 10 km. Miejsce trzecie, Adrianna Pawlik. Wielkie brawa. Miejsce drugie, Magdalena Rutz. A miejsce pierwsze, Magdalena Łowicka. Wielkie, wielkie brawa dla pani. Najszybsze panie Stowarzyszenia Proam Wrocław na przysłowiową dychę. Wielkie, wielkie brawa. Jeszcze kilka zawodów reporterów. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich proranowiczów. Tego człowieka trzeba się trzymać, jeżeli chce się tutaj wysoko, wysoko stawać na podium. Kuba Skulnarski, miejsce pierwsze. Andrzej Dobrowski, Czesław Wilka. Mamy od 10 km kobiet, miejsce trzecie, z czasem 43:40. Monika Wójcik, wielkie brawa! Z Moniką często widujemy się na podium. Gratulujemy, Monika Wójcik, zapraszamy, miejsce trzecie. Z czasem 41:36, na miejscu drugim uplasowała się pani Urszula Podolak. Wielkie brawa dla pani Uli, gratulujemy. Obserwowałem bardzo mocny finisz na końcówce. A dokładnie minutę szybciej i dwie sekundy, minuta i dwie sekundy szybciej dało to zwycięstwo z czasem 40:34. Nie była to wielka niespodzianka niestety. Anna Wieńczyk! Anna Wieńczyk! Chyba najczęściej wymieniane przeze mnie nazwisko, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce. Wielkie brawa, szanowni państwo! Najszybsze trzy panie podczas ósmego. Najszybsza, wielkie brawa! Przed nami panowie, 10 km mężczyzn, czas trzeciego zawodnika na mecie, 35:31. Patryk Szanowski, wielkie brawa, miejsce trzecie. Miejsce drugie, Paweł Pelc, zapraszamy. Nie ma, pojechał. Dostałem informację, Paweł pojechał, także za chwileczkę ogłosimy zwycięzcę i tego, który będzie dzierżył puchar burmistrza gminy Siechnice, pana Milana Uszaka, przez najbliższy rok. Po pierwszym okrążeniu myślałem, że biegnie na 5 km. Jego czas to 34:01. Najszybszy w dniu dzisiejszym okazał się pan Michał Fedorczak. Wielkie brawa! Szanowni państwo, piękny słoneczny dzień za nami, panowie na podium. Dziękujemy państwu bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy oczywiście za rok, jeżeli ktoś ma ochotę tutaj jeszcze troszkę zostać, pokorzystać z
tego już troszkę lżejszego słońca zapraszamy my Państwa jako w imieniu organizatorów gminy Siechnice oraz Stowarzyszenia Prawa Wrocław. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem.